Dni filmu radzieckiego. 10, 11, 65, 10 listopad 65 roku. Współcześnie ulice największych miast świata stają opustoszałe z powodu panującej pandemii wirusa. Jak wpłynie ta sytuacja na to, czym się zajmujemy? Dla Was postaramy się wrzucać odcinki jak najczęściej w tych ciężkich czasach. Ten odcinek będzie inny. Przedstawi Wam obraz najwyraźniejszego ducha. Ducha czasu. Jak wiecie, od początku naszej działalności skupialiśmy się nie tylko na obiektach jak zamki czy pałace, które otwarte były dla turystów, ale również na badaniu opuszczonych obiektów. Witajcie, tak jak obiecałem, pierwszy odcinek. Bardzo mi świeci. Jesteśmy w opuszczonym budynku remizy, który został przekształcony najpierw na teatr z salą balową, a później na kino. Widzicie, koronawirus pan szaleje, ale odcinek trzeba nagrać. Korzystałem też tą sytuację z tego powodu, że za bardzo nikt się mną nie będzie interesował. Jest taki fajny przykład. Zablokowane właśnie tu są główne drzwi ogólnie. I tak jak te główne drzwi, one są zabarykadowane, jakby naprawdę była apokalipsa zombie. Ktoś chciał tutaj się wedrzeć, a osoby się broniły. Weźmy do pierwszego pomieszczenia. Budynek sprawdzony. Oprócz mnie nikogo tutaj nie ma. To najprawdopodobniej, przynajmniej tak mi się wydaje, właśnie była ta sala balowa. Tam znajduje się bar, a tu znajduje się scena. Właśnie scena, na której grały różne zespoły. Gdzieś znajdzie się jakieś zdjęcia z tego. O, stoliki po bokach. Pewnie później to był też taki jakby bar przed filmem, że można było sobie coś zjeść, napić się. Może niedługo wejdziemy do tej kulminacyjnej sali. O. O, ostrość padła. No, tu właśnie znajdował się bar. Widać, jak tam ktoś tu przychodzi. Mam nadzieję, że się nikt mną nie zainteresuje, że tutaj jestem w środku. Staram się za bardzo nie świecić. Jest zimno, śnieg sypie. Dobra, ruszajmy dalej. Chciałbym Wam dodać odnośnie, bo niektórzy nie widzieli końcówki już ostatniego naszego odcinka, o inicjatywie, jaką zrobiliśmy, która nazywa się Grave Challenge, że Jeden z danych twórców został nominowany do tego, żeby iść sam na cmentarz i nagrać swoje własne EVP. Także no, odcinek standardowym sprzętem, na pewno kamera, dyktafon, my jeszcze użyliśmy SB7. No ale taki standardowy sprzęt, który wszyscy twórcy raczej posiadają. No i pierwszy nominowany to jest Mesku z Polish Ghost Hunters. Przyjął nominację, no. Niestety mało osób to obejrzało do końca. No dobra, ruszajmy dalej. Teraz pójdziemy sobie już na pierwsze piętro. No to raczej nic więcej nie ma. Tam jest zapach. Tam są długie schody.
I tu obstawiam, była szatnia albo kasa. Kształcony. To była ta, dobra, źle. To była remiza starego budynku Straży Pożarnej, który został przekształcony na chwilę. Zmachałem się, kondycja różnie ta. Remiza, która została przekształcona na teatr plus salę balową, no bo jak to, remiza oczywiście, a później dodatkowo w tym teatrze były wyświetlane filmy i stało się to kinem. Dobra, pokażę wam tą główną salę. Dobra, więc teraz wam bardziej na najtrzocie, bo tam są okna otwarte, to poświecę sobie lekko telefonem. Pokażę wam, tu się dziwny zapach unosi, pokażę wam właśnie salę kinową. Właśnie sala, która była salą teatralną, też odbywały się różne, czy tak mi się wydaje, bo nie wiem dokładnie, odbywały się różne bale. Jest bardzo dużo miejsca do tego. Tam jest balkon na górze. Sufit powoli się już zapada do środka. No, ja wam pokażę właśnie, jak ta sala dokładnie wyglądała. Pierwszym razem tych krzeseł, no większość tych krzeseł leży tam właśnie, w tym przejściu. One wszystkie tutaj stały poukładane. Więc wyobraźcie sobie właśnie, jak miejsce musiało wyglądać kiedyś, ile tu historii zostało opowiedzianych w tym miejscu, dobrych, złych. Podłoga jest trochę krzywa. Niesamowite miejsce, naprawdę. Warte, żeby zostało odrestaurowane z powrotem. Naprawdę jest tu pięknie. Byłem tutaj wiele lat temu, razem jeszcze z Reaper's Crew. Właśnie niesamowite, dobre wrażenie mnie zrobiło to miejsce. Właśnie wam nie pokazałem najważniejszego. To kiedyś stało w przejściu, teraz jest tu. Dni filmu radzieckiego. 10 listopad 65 roku. Jak widzicie, na górze tam jest balkon, a za tym balkonem są właśnie projektory, które wyświetlały te wszystkie filmy. Niesamowite miejsce. Szkoda trochę, że takie małe. No ale cóż, będę się powoli zbierał. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie, zasubskrybowanie i zostawienie łapkę w górę. Dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie dalej, żebym kontynuował tą serię. Plus, czy sami macie jakieś ciekawe miejsca, które mógłbym odwiedzić, których na przykład nie znam, i opowiedzieć wam tą historię. Bo sami nie chcecie tam wchodzić, albo byliście i stwierdziliście, że to miejsce jest warte polecenia. Dobra. Jeszcze jakieś ujęcia z zewnątrz porobię na końcu. No, dobra, już się zbieram na dół. Dobra, już trochę w innym miejscu. Niektórzy znają, niektórzy nie. No,
nadjechało jakieś auto, coś się zaczęli dziwnie patrzeć, coś się zaczęli interesować, więc wolałem się zawinąć stamtąd. Jestem tak z 2-3 kilometry dalej. Jest takie podsumowanie. No. Kino, Mistrzostwo Świata, jedno z najpiękniejszych miejsc, w jakich byłem. I ciekawostka, tu wysłaliśmy maila, żeby nagrać film, odpisali, że nie ma takiej opcji. No, ale co tu do was dodać? No, trzymajcie się ciepło, pamiętajcie, że epidemia panuje. Z epidemią trzeba walczyć, ale nie challenge'ami z Facebooka, tylko po prostu siedźcie w domu. No ja niestety nie mogę, bo chodzę do pracy i niestety wolnego nie dadzą, ale w chwilach wolnych siedzę w domu i wam też mówię, żebyście tak zrobili, tak będzie najlepiej. No, więc tak jak mówiłem, pamiętajcie w poprzednim odcinku Grave Challenge o nominacji, żebyście obejrzeli. Oczywiście subskrybujcie, wbijajcie na nasze wszystkie Instagramy, mój, Szałasa i Piłata. Mam nadzieję, że to jak najszybciej się skończy i będziemy mogli całą grupą w końcu gdzieś pojechać i nagrać coś dla was już tak bardziej pełnometrażowo. No, dzisiaj niestety sam pojechałem. No, więc z tym urokliwym zamkiem żegnam się z wami. No i do następnego. Cześć. Ze względu na pozytywne opinie nowej serii Noc na cmentarzu, będzie ona kontynuowana i odcinek powinien pojawić się w przyszłym tygodniu. Tak samo tyczy się to serii PPTV Urbex. Mamy kolejne miejsca na oku, bardziej potężne i o wiele mroczniejsze. Kiedy sytuacja na świecie zostanie opanowana, zobaczycie nas w pełnym składzie. Trzymajcie się, ekipa Polish Paranormal TV.